Witajcie, kochane dzieciaki. To już trzeci bohater biblijny, którego chcemy poznawać. Był Noe, był Abram, któremu Pan Bóg zmienił imię na Abraham, i dzisiaj spotykamy niezwykłego bohatera biblijnego o imieniu Józef. On miał niezwykle trudne życie. Ktoś patrząc mógłby pomyśleć, Pan Bóg o nim zapomniał. Po pierwsze, sprzedali go jego bracia. Po drugie, znalazł się w lochach, w obcym kraju, w Egipcie. Nikt o nim nie pamiętał i zdawać by się mogło, że Pan Bóg o nim też nie pamięta, ale to nieprawda. Po trzecie, Pan Bóg posłał go do takiego kraju, w którym wszyscy byli poganami. Nikt nie wierzył w Boga jedynego, a rządził tym krajem, Egiptem, faraon. I Bóg wymyślił, jak wydobyć Józefa z lochów. Dał mu niezwykły dar tłumaczenia snów. I posłuchajcie, co zrobił faraon, wielki władca Egiptu, któremu Józef wytłumaczył sen. Rzekł więc faraon do swych dworzan: czyż będziemy mogli znaleźć podobnego mu człowieka, który miałby tak jak on Ducha Bożego? A potem faraon rzekł do Józefa: skoro Bóg dał ci poznać to wszystko, nie ma nikogo, kto by ci dorównał rozsądkiem i mądrością. Ty zatem będziesz nad moim dworem i twoim rozkazom będzie posłuszny cały mój naród. Jedynie godnością królewską będę cię przewyższał. I powiedział faraon Józefowi: oto ustanawiam cię rządcą całego Egiptu. Po czym faraon zdjął swój pierścień z palca i włożył go na palec Józefa i kazał go oblec w szatę z najczystszego lnu, a potem zawiesił mu na szyi złoty łańcuch. Biedny, sprzedany Józef, wydawać by się mogło zapomniany przez ludzi, zdradzony przez rodzinę, wrzucony do lochów. Bóg znajduje bardzo dziwne sposoby i zawsze je znajduje, aby wydobyć nas z naszych trudności. I tego uczymy się od Józefa Egipskiego z Księgi Rodzaju. Bóg go wydobywa i nie dość tego, że przywraca mu wolność i godność, to jeszcze sprawia, że Józef pomaga całemu narodowi egipskiemu i całemu narodowi izraelskiemu w wielkim cierpieniu głodu. Kochani, warto poznać tego bohatera biblijnego. Ja dzisiaj tylko chcę taki wrzucić mały kamyczek w wasze serduszka, abyście patrząc na bohatera biblijnego, którym jest Józef Egipski, zapamiętali, że Bóg o nas zawsze pamięta, zawsze. Nawet jeśli historia toczy się jakąś trudną drogą. Pomódlmy się dzisiaj o dobrą pamięć, żebyśmy tego nigdy nie zapominali. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Mocno was ściskamy. Pamiętajcie, że w środę i piątek kolejne odcinki z naszym bohaterem biblijnym, w tym tygodniu Józef Egipski. I napiszcie proszę w komentarzu, w jakiej księdze Pisma Świętego spotykamy tego bohatera. Do zobaczenia.